Embriologia. Przedmowa. Zarówno ciąża kogoś bliskiego, jak i ciąża zupełnie obcej osoby będzie miała istotny wpływ na każdego studenta. Jako pracownicy służby zdrowia będziecie mieli często do czynienia z kobietami w wieku rozrodczym, które mogą zajść w ciążę lub sami będziecie mieli dzieci. W waszym otoczeniu z pewnością znajdą się kobiety w ciąży. W każdym razie ciąża i narodzenie dziecka są istotne dla każdego z nas, a zwłaszcza wtedy, kiedy mogą się zakończyć niepowodzeniem. Na przykład 50% embrionów ulega spontanicznym poronieniom. Ponadto przedwczesny poród i wady wrodzone są zasadniczymi przyczynami śmierci nowonarodzonych dzieci i główną przyczyną kalectwa. Na szczęście nowe metody terapeutyczne mogą wpłynąć na poprawę wyników ciąży i pracownicy służby zdrowia odgrywają kluczową rolę w ich wprowadzaniu do praktyki klinicznej. Skuteczne wprowadzanie nowych metod terapeutycznych wymaga wiedzy embriologicznej i każdy pracownik służby zdrowia, który tę wiedzę posiadł, może przyczynić się do poprawy zdrowia nowonarodzonych dzieci. Aby osiągnąć cel, jakim jest dostarczenie podstawowej wiedzy na temat embriologii i jej implikacji klinicznych, niniejszy podręcznik oferuje unikatową zawartość, jaką stanowi zwięzły tekst bogato ilustrowany doskonałymi schematami i zdjęciami. Znaczenie kliniczne przedstawianych zagadnień jest podkreślone odnośnikami do klinicznych przykładów będących skutkiem nieprawidłowości w rozwoju embrionalnym. 13. wydanie podręcznika zawiera uzupełnienia i taki układ tekstu, które z pewnością ułatwią studentom naukę. Podział materiału. Podręcznik jest podzielony na dwie części. Część pierwsza zawiera informacje na temat wczesnego rozwoju organizmu, od gametogenezy do okresu embrionalnego. W tej części zawarte są też rozdziały dotyczące rozwoju łożyska i płodu, jak również diagnostyki prenatalnej i wad wrodzonych. Część druga zawiera opis podstawowych mechanizmów rozwoju wszystkich narządów i części ciała. Odniesienia kliniczne. Poza opisem normalnych zjawisk, każdy rozdział zawiera odniesienia kliniczne zawarte w ramkach. Materiał ten ukazuje kliniczne znaczenie embriologii oraz pokazuje, jak ważne jest zrozumienie podstawowych zjawisk rozwojowych jako pierwszy krok dla stworzenia lepszych warunków dla prawidłowego rozwoju ciąży i zdrowia dziecka. Służą temu zdjęcia materiału klinicznego oraz opisy przypadków i ten materiał został w obecnym wydaniu znacznie wzbogacony. Genetyka. Aby podkreślić znaczenie genetyki i biologii molekularnej w embriologii i badaniach wad wrodzonych, w podręczniku przedyskutowano podstawy tych zagadnień. Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie do procesów na poziomie molekularnym. Definiuje podstawowe pojęcia stosowane w genetyce i biologii molekularnej oraz opisuje podstawowe szlaki przekazywania sygnałów odgrywające rolę w rozwoju embrionalnym. W dalszej części tekstu omówiono i przedyskutowano również główne szlaki sygnałowe oraz geny regulujące rozwój organizmu. Bogaty materiał ilustracyjny. Aby ułatwić zrozumienie tekstu, dodano blisko 100 nowych ilustracji, w tym czterokolorowe schematy, elektronogramy i fotografie materiału klinicznego. Do części poświęconej odniesieniom klinicznym dodano dodatkowe kolorowe zdjęcia.
Podsumowanie. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono podsumowanie, które ma charakter zwięzłego streszczenia wcześniej omawianych szczegółowo podstawowych zagadnień. W tej części kluczowe terminy zostały wyróżnione w tekście i pokrótce zdefiniowane. Problemy do rozwiązania. Zagadnienia związane z kluczowymi informacjami zawartymi w każdym rozdziale zostały przedstawione w formie pytań, które umożliwią studentom zorientowanie się, czy dobrze przyswoili i zrozumieli przedstawioną wiedzę. Słownik podstawowych terminów. Na końcu książki zamieszczono znacznie rozszerzony słownik zawierający kluczowe terminy. Mam nadzieję, że niniejsze wydanie embriologii Langmana będzie doskonałym źródłem wiedzy do nauki tej dziedziny i jej znaczenia klinicznego. Podręcznik stanowi przyjazne dla czytelnika i nowoczesne narzędzie pomocne w zrozumieniu tych trudnych zagadnień. Przedmowa do wydania polskiego. Z ogromną przyjemnością i satysfakcją oddajemy do rąk czytelników tłumaczenie ostatniego, 13. wydania podręcznika Langmans Medical Embryology autorstwa Sadlera. Jest to podręcznik dedykowany przede wszystkim studentom medycyny i lekarzom wielu różnych specjalności. Na jego tłumaczenie polscy studenci i lekarze czekali prawie ćwierć wieku, jako że pierwsze i jak dotąd jedyne polskie wydanie tego dzieła pod tytułem Embriologia lekarska Langmana, przetłumaczone na podstawie 6. wydania z 1989 roku, ukazało się w 1993 roku i już od wielu, wielu lat nie było dostępne. Ostatnie, oryginalne wydanie Langmans Medical Embryology jest jednym z najlepszych na świecie podręczników dedykowanych biologii i medycynie rozwoju człowieka. To dzieło na wskroś nowoczesne, zawierające informacje oparte na najnowszych osiągnięciach biologii i medycyny molekularnej. Ogromną zaletą niniejszej publikacji są wspaniałe ilustracje ukazujące skomplikowane procesy embrio- i organogenezy oraz rozwoju układów w sposób niezwykle przystępny i zrozumiały. Wszystko to przedstawione jest w odniesieniu do rozwoju wad wrodzonych i mechanizmów ich powstawania oraz wynikających z tego konkretnych problemów klinicznych. Właśnie takie ujęcie problemów zasługuje na szczególną uwagę i powoduje, że podręcznik ten jest doskonałą pomocą w nauce embriologii dla studentów medycyny oraz jest niezwykle przydatnym narzędziem w pracy każdego lekarza klinicysty. Spis treści. Część pierwsza. Embriologia ogólna. Rozdział pierwszy. Wprowadzenie do regulacji i przekazywania sygnałów na poziomie molekularnym. Transkrypcja genu. Inne regulatory genów. Indukcja i tworzenie organów. Przekazywanie sygnałów międzykomórkowych. Najważniejsze szlaki przekazywania sygnałów związane z rozwojem organizmu. Podsumowanie. Plakoda. Miejscowe zgrubienie w warstwie ektodermy zarodkowej, z którego powstaje narząd zmysłu lub zwój nerwowy. Oda do plakody. Była sobie komórek warstwa płaska, okropnie paskudnych, które nagle uniosły się w górę, twierdząc, że są najlepsze wśród wszystkich komórek. Pochodzimy z wielce wspaniałego rodu i jesteśmy szlachetne ogromnie,
lecz szybko wiadomym się stało, że jako plakoda znaczą bardzo mało. I tak skończyły się ich płonne nadzieje, ich błagania nikt nie wysłuchał. Muszą więc leżeć, jak każdy się dowie, jako nieudana odmiana płytki nerwowej. Opis rysunku. 19 dni. Brzeg odciętej owodni. Płytka nerwowa. Węzeł pierwotny. Smuga pierwotna. Wprowadzenie. Embriologia. Znaczenie kliniczne i perspektywa historyczna. Znaczenie kliniczne. W ciągu 9 miesięcy z pojedynczej komórki powstaje dziecko. Dzieje się to na skutek rozwoju zachodzącego w sekwencji niezwykle skomplikowanych i skoordynowanych procesów. Opisem tych procesów zajmuje się embriologia, która bada mechanizmy molekularne, komórkowe i czynniki strukturalne odpowiedzialne za tworzenie organizmu. Badania te są bardzo istotne, ponieważ dostarczają wiedzę niezbędną do opracowania strategii w opiece zdrowotnej w zakresie medycyny rozrodu. I tak, dzięki tej wiedzy, możliwe było wprowadzenie nowych metod diagnostyki i terapii prenatalnej oraz terapii bezpłodności, a także sposobów zapobiegania powstawaniu wad wrodzonych, głównej przyczyny śmiertelności dzieci. Te zdobycze medycyny rozrodu i medycyny prenatalnej przekładają się nie tylko na lepsze wyniki porodów, ale mają również wpływ na odległe parametry zdrowotne dzieci. Nie ma wątpliwości, że nasze zdolności poznawcze i cechy behawioralne mają wpływ na to, co dzieje się w życiu płodowym, i czynniki takie jak palenie tytoniu przez matkę, jej odżywianie oraz stres i choroby mają znaczenie dla zdrowia. Czynniki te w połączeniu z czynnikami molekularnymi i komórkowymi determinują naszą podatność na choroby w okresie dorosłości, tak jak nowotwory lub choroby serca i układu krążenia. Tak więc nasz rozwój prenatalny ma wpływ na zdrowie na różnych etapach życia i dlatego embriologia i rozwój płodowy są ważne dla wszystkich specjalistów związanych z ochroną zdrowia. Jedynie, z wyjątkiem niektórych specjalizacji medycznych, większość lekarzy i innych osób związanych z ochroną zdrowia będzie miała kontakt z kobietami w wieku rozrodczym i tym samym może mieć wpływ na zjawiska związane z procesami rozrodczymi. Krótka historia embriologii. Proces rozwoju organizmu od pojedynczej komórki do momentu powstania zawiązków organów, pierwsze 8 tygodni rozwoju człowieka, jest określany terminem embriogeneza. Czasami używany jest też termin organogeneza. Zaś od tego momentu do urodzenia, kiedy kontynuowane są procesy różnicowania i płód rośnie i przybiera na wadze, okres ten nazywany jest okresem płodowym. Metody naukowe stosowane do badań embriologicznych rozwijały się przez ostatnie stulecia. Zatem nic dziwnego, że wczesne badania oparte były na prostych metodach i opisach morfologicznych. Wraz z rozwojem technik obróbki histologicznej i mikroskopii świetlnej badania te były coraz bardziej skomplikowane. Na początku skupiano się na badaniach porównawczych różnych gatunków z odniesieniem do ich ewolucji, co zaowocowało lepszym zrozumieniem mechanizmów rozwoju. Badania obejmowały również porównywanie potomstwa z wadami wrodzonymi, z normalnie rozwijającymi się osobnikami.
Nauka zajmująca się badaniem podłoża rozwojowego i przyczyn wad wrodzonych została nazwana teratologią. W XX wieku rozkwitły badania w dziedzinie embriologii doświadczalnej. Wykonywano wiele eksperymentów, by śledzić komórki podczas rozwoju i ustalić ich pochodzenie. Między innymi badano rozwój przeźroczystych zarodków osłonnic zawierających komórki barwnikowe, które można było śledzić pod mikroskopem. Później, aby śledzić losy komórek, zaczęto stosować barwniki przyżyciowe. W latach 60. ubiegłego wieku włączono techniki oparte na badaniach izotopowych i autoradiografii. Jednym z pierwszych markerów genetycznych było wprowadzenie chimer, kura przepiórka. Metoda ta polegała na wstrzykiwaniu do wczesnych zarodków kurzych komórek przepiórczych, które mogą być łatwo rozpoznane dzięki charakterystycznemu ułożeniu chromatyny wokół jąderka. Następnie zarodki były badane histologicznie i w ten sposób oceniano dalsze losy komórek przepiórki. W innych wariantach tych badań do rozpoznawania komórek stosowano przeciwciała przeciwko swoistym antygenom przepiórki. Śledzenie losów komórek za pomocą takich czy innych metod przynosiło istotne informacje na temat pochodzenia różnych tkanek i narządów. Pierwsze informacje dotyczące wymiany informacji między tkankami uzyskano dzięki ich przeszczepianiu. Przykładem takich badań są doświadczenia z przeszczepianiem węzła pierwotnego z miejsca jego normalnego występowania do innych części zarodka, co skutkuje wytworzeniem drugiej osi ciała zarodka. Innym przykładem jest przeszczepienie fragmentu tkanki z przedniego brzegu zawiązka kończyny do tylnego brzegu zawiązka drugiej kończyny, w wyniku czego w kończynie tej, w miejscu przeszczepienia, powstawał dodatkowy garnitur palców tworzących jakby lustrzane odbicie palców rozwijających się normalnie w jej przedniej części. Ten przedni obszar zawiązka kończyny wysyłający sygnał do jego polaryzacji został nazwany obszarem aktywności polaryzacyjnej. Zone of polarizing activity. Zone of polarizing activity. W skrócie ZPA. Dzisiaj wiemy, że cząsteczką odpowiedzialną za ten sygnał jest czynnik sonic. Hedgehog. W skrócie SHH. Mniej więcej w tym samym czasie, 1961, z powodu talidomidu, leku o działaniu sedatywnym i przeciwwymiotnym podawanemu ciężarnym kobietom, ogromne znaczenie zyskała teratologia. Okazało się, że lek ten powoduje powstawanie wad wrodzonych, szczególnie dotyczących kończyn. Wady te przejawiają się brakiem jednej lub więcej kończyn, amelia, lub brakiem kości długich, tak, że dłonie lub stopy są bezpośrednio przyrośnięte do tułowia. Focomelia. Związek pomiędzy lekiem i wadami został dostrzeżony niezależnie przez dwóch lekarzy, Lenza i McBride'a, co potwierdziło, że zarodek jest wrażliwy na czynniki przechodzące przez łożysko do organizmu matki. Wkrótce liczne badania na modelach zwierzęcych wykazały niezbicie, że czynniki środowiskowe, leki oraz czynniki genetyczne mają istotne znaczenie
dla rozwoju organizmu i mogą przyczyniać się do rozwoju wad wrodzonych. Obecnie na listę narzędzi stosowanych w badaniach nad prawidłowym i nieprawidłowym rozwojem organizmów zostały wpisane techniki molekularne. Liczne metody identyfikacji komórek z użyciem genów reporterowych, znaczników fluorescencyjnych i innych technik znakowania ogromnie ułatwiły badanie losów komórek. Inne metody umożliwiające wyciszanie ekspresji specyficznych genów, takie jak techniki knockout, knock-in i antisense, stworzyły nowe możliwości indukcji zaburzeń rozwojowych i pozwoliły na poznanie roli, jaką określone geny pełnią na poszczególnych etapach rozwoju. Tak więc rozwój biologii molekularnej przyczynił się znacząco do rozwoju embriologii i w miarę jak poznajemy rolę kolejnych genów i wpływ, jaki mają na nie czynniki środowiskowe, nasza wiedza o mechanizmach rozwoju organizmu i ich zaburzeniach jest coraz większa.